Witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałkowy wieczór albo bardzo późne popołudnie, w zależności kto jak odbiera to, że o 19 jest jeszcze widno. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Proszę znać, czy ktoś jest tam z nami po drugiej stronie, czy my jesteśmy sami na tym dzisiejszym webinarium. Mam nadzieję, że nie. Jest już pierwszy dzień dobry. Witam serdecznie. Ja nazywam się Kasia Pijanowska i mam olbrzymią przyjemność poprowadzić ostatnie w tym roku szkolnym webinarium z cyklu Odporna Szkoła. W związku z tym, że to jest ostatnie webinarium, bardzo długo zastanawiałam się, jaki temat będzie dla Państwa odpowiedni, o czym możemy dzisiaj porozmawiać i jakich gości zaprosić. Może z tymi gośćmi było trochę łatwiej niż z tym tematem. Zdecydowałam się przyjść do Państwa z tematem o zakończeniu roku szkolnego, ale nie o zakończeniu roku szkolnego, czyli wystawieniu stopni, podpisaniu świadectw i po prostu przyjęciu kwiatów z uczniami, tylko co my tak naprawdę możemy robić przez ostatnie dni, a czasami nawet tygodnie w szkole, kiedy oceny wystawione, uczniów nie zawsze wielu w klasie, a my do tej szkoły przychodzić jednak musimy. Wakacje jeszcze kilka dni zostały. Jeśli ktoś z Państwa wie, ile zostało dni do końca roku szkolnego, to zachęcam do podzielenia się na czacie. Chyba 17, jeśli dobrze pamiętam. 17 jeszcze dni chodzenia do szkoły. I taki jest dzisiaj nasz temat. Co robić przez te najbliższe 17 dni chodzenia do szkoły? Mam nadzieję, że Państwo też przyszli dzisiaj z pomysłami i będą się chcieli dzielić na czacie. Zaraz o tym. Mam nadzieję, że to będzie udane spotkanie i udany wieczór. Zaraz przedstawię naszych gości, ale na początek krótkie informacje. Jak Państwo wiedzą i widzą i znają nasze liczby, Państwo są tymi liczbami, czyli osobami, do których docieramy, które wspieramy, z którymi się kontaktujemy i dzięki którym istniejemy i dla których pracujemy i Państwa wspieramy. Bardzo, bardzo za to dziękujemy. Oczywiście, jak zawsze, mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej, z naszych mediów społecznościowych, z naszego bloga. Mogą Państwo zapisać się na newsletter, jeśli jeszcze tego nie zrobili. Na razie nie mamy rekrutacji do żadnego programu. Będziemy zaczynać rekrutację pod koniec wakacji, w nowym roku szkolnym. Serdecznie zapraszamy. Mogę Państwa tylko albo aż zaprosić na konferencję. To nie program, tylko jednorazowe wydarzenie, ale serdecznie Państwu je proponuję. Ruszyła w piątek sprzedaż biletów na tę konferencję. Dzień dla nauczyciela, wzmocnij Twój głos. To konferencja, którą przygotowujemy my, czyli nauczycielki i nauczyciele, dla Państwa, czyli nauczycieli i nauczycielki. To pełna życzliwości konferencja, która dostarczy Państwu, mamy taką nadzieję, inspiracji i prostych rozwiązań, które łatwo będzie można zastosować w klasie już następnego dnia. W tym roku pochylamy się nad pytaniem, co i jak mówić, by nie dać sobie wejść na głowę, a jednocześnie dać się lubić. Spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć w trakcie naszej konferencji. 14 października w Warszawie lub online. Bilety są dostępne, link jest na czacie. Jeśli ktoś z Państwa nie ma jeszcze planów na sobotę 14 października, to serdecznie zapraszamy, żeby być z nami. Można być online, tak samo ciekawe będzie, mam nadzieję, to spotkanie. Partnerem naszego webinarium i całego cyklu Odporna Szkoła jest Fundacja Norwegian Refugee Council, a partnerem medialnym jest magazyn Dyrektor Szkoły. Bardzo dziękujemy. Zaświadczenie będą oczywiście. Anita, która dzisiaj opiekuje się czatem, na końcu webinarium wrzuci Państwu link do zapisów i do możliwości pobrania zaświadczenia. Proszę być czujnym, link na pewno się pojawi. Obiecałam, że są wspaniali goście. Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z dwiema prelegentkami i jednym prelegentem. Jola Łosowska, wicedyrektorka w szkole podstawowej w Chojnie, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, która mówi, że już nie ma swojej klasy, ale słyszałam w głosie, że już niestety nie masz swojej klasy. Czy to się zgadza, Jolu? Dokładnie, masz rację. Witam Państwa serdecznie. Jadzia Jarosz, która jest nauczycielką języka polskiego w bardzo wyjątkowej szkole, bo szkole, która jest zespołem szkół plastycznych, więc to szkoła średnia, ale o takim bardzo artystycznym wymiarze. Dzień dobry, miło mi, że mogę podzielić się z Państwa swoim doświadczeniem. Witam Cię, Jadziu, bardzo serdecznie. Łukasz, który również uczy języka polskiego i który również uczy języka polskiego w szkole średniej, ale ta szkoła jest jeszcze inna niż szkoła Jadzi, bo to jest technikum,
teraz nie wiem, czy dobrze pamiętam, architektoniczno-budowlane. Dobrze pamiętam? Tak jest, zgadza się. Jest to szkoła w Warszawie. Witam cię, Łukaszu, bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam Państwa. Łukasz oprócz tego, że prowadzi zajęcia w technikum, prowadzi również zajęcia na uniwersytecie, jeszcze z innymi uczniami i uczennicami. Co nas dzisiaj czeka? Będziemy rozmawiać o trzech obszarach, które można praktykować w ostatnie dni szkoły. Będziemy rozmawiać o świętowaniu, o wspólnym kończeniu roku szkolnego z naszymi uczniami i uczennicami. Będziemy rozmawiać o integrowaniu się, o integracji, która tak naprawdę w zespołach klasowych przebiega przez cały rok, a ostatnie dni szkoły możemy szczególnie wykorzystać. Najwięcej czasu poświęcimy edukacyjnemu eksperymentowaniu. Nie wiem, czy ta nazwa coś Państwu mówi, ale myślę, że jak zaczniemy opowiadać, o co chodzi w tym edukacyjnym eksperymentowaniu, to Państwo domyślą się, co mamy na myśli. Chodzi o takie aktywności, na które zwykle nie mamy czasu w roku szkolnym, albo czasami trochę się obawiamy, czy na pewno nam to wyjdzie, czy uczniowie dobrze zareagują, a może jest to coś, co chcemy po prostu popróbować z naszą klasą. Zanim przejdziemy do świętowania, wiem, że dużym problemem często pod koniec roku szkolnego jest to, że uczniowie nie chodzą już do szkoły w momencie, kiedy wystawione są oceny, szczególnie ci starsi uczniowie. Nie wiem, w jakich szkołach Państwo uczą. Proszę na czacie napisać nam, czy ten problem niskiej frekwencji po wystawieniu ocen dotyczy również Państwa klas i Państwa szkół, ale wiem, że Jadzia i Łukasz, którzy uczą właśnie w szkole ponadpodstawowej, mają na ten temat swoje zdanie. Jak to jest z tą niską frekwencją w klasie i w szkole po wystawieniu ocen? Tak, u mnie ten problem, nie problem, zjawisko występuje. Faktycznie w ostatnim tygodniu jest niewiele osób w szkole. To jest liceum. Gdy mieliśmy jeszcze gimnazjum w zespole szkół, to ta frekwencja była wyższa. No i musimy być przygotowani na to, właśnie przygotowani na to, na co się trudno przygotować. Nie wiemy, ile osób będzie w szkole i jakieś scenariusze w zanadrzu, scenariusze działania staramy się mieć. Każdego roku inaczej to wygląda. Dla mnie ważne jest to, żeby dać wcześniej młodzieży sygnał, że jestem dla nich, że jesteśmy dla nich, że mamy coś ciekawego do przygotowania. Absolutnie nie ma we mnie zgody na to, żeby dawać młodzieży jakiś sygnał, że właściwie to fajnie by było, jakbyście poszli do domu, bo nie za bardzo wiem, co zrobić z dwiema osobami. Jeżeli przychodzą dwie osoby, no to z tymi dwiema osobami też coś można zrobić. Wcześniej warto się na to przygotować. Może warto połączyć kilka klas w jeden zespół i wtedy z tym większym zespołem można coś ciekawego zrobić. Łukasz, jak u ciebie? U mnie wygląda to dość podobnie, to znaczy uczniowie w moim technikum bardzo chętnie chodzą do szkoły do czasu wystawienia ocen, czyli właściwie do rady pedagogicznej klasyfikacyjnej, natomiast po radzie ten entuzjazm jest już zdecydowanie słabszy i zdarzają się takie sytuacje właśnie, że na lekcji mamy na przykład dwie bądź trzy osoby i tutaj podobnie jak Jadzia, to znaczy musimy to w istocie zaakceptować. Nie mamy takiego po prostu parcia, że musicie na pewno po prostu przyjść, że wysyłamy jakieś wiadomości do rodziców i tak dalej. Nie, po prostu akceptujemy ten stan rzeczy. Natomiast też takim rozwiązaniem, które u nas na przykład w szkole się sprawdza, to jest nakreślenie uczniom takiego po prostu planu działań na to, co zadzieje się po wystawieniu ocen. Że wówczas na przykład możemy umawiać się na jakieś powtórki, na takie rozmowy na przykład o tekstach literackich. Chodzi po prostu o to, żeby uczniowie mieli poczucie, że właśnie w szkole ktoś ich oczekuje i że ten czas po prostu spędzony w szkole nie będzie stratą czasu dla nich właśnie. Czyli tak naprawdę rozmawiamy o celowości przychodzenia do szkoły. I o tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać przez całe nasze webinarium. O celowości przychodzenia do szkoły, kiedy tak naprawdę można by już trochę do niej nie chodzić. To jest takie przyzwolenie, bo przecież oceny wystawione. Jolu, a jak u ciebie? Bo wiem, że to jednak szkoły, chociaż Państwo piszą na czacie, że w niektórych szkołach podstawowych też już jest trend niechodzenia po wystawieniu ocen.
Dokładnie, też czytałam i zgadzam się tutaj też z Państwem, że w klasach młodszych 1-3 praktycznie tego problemu nie ma. Jeśli chodzi o starsze klasy szkoły podstawowej, to owszem, pojawia się, ale chyba nie w takim natężeniu jak w szkole średniej. To zacznijmy od tego świętowania. Koniec roku szkolnego to czas na świętowanie. Jak, Jolu, w Twojej szkole podstawowej w Chojnie świętuje się, kiedy już wiadomo, że rok szkolny blisko, zakończenie blisko? Dziękuję, ja się całkowicie z tym zgadzam. To oczywiście szczególny czas na świętowanie, docenianie czy okazywanie wdzięczności. Celowo użyłam słowa szczególnie, a nie jedynie, bo tak jak już wspomniałaś wcześniej, Kasiu, doceniamy, świętujemy przez cały rok szkolny. Ale ten moment końca roku szkolnego jest faktycznie takim szczególnym momentem. Ja podzielę się z Państwem kilkoma sprawdzonymi naszymi praktykami i wśród nich jest taka technika parkingu. Ona jest stosowana w klasach starszych. Na czym ona polega? Tutaj nauczyciel wspólnie z uczniami dokonuje analizy tego, czego w ciągu roku się nauczyli uczniowie, a co należałoby powtórzyć czy utrwalić. To, co jest takie cenne w tej technice, to to, że każdy uczeń posiada taką kartę parkingową i zapisuje sobie, jakie umiejętności już posiadł, co było dla niego łatwe, czym czuje się super, a nad czym powinien jeszcze popracować. Taka wartość dodana to jeszcze to, że podczas takiej analizy wyłaniani są eksperci, czyli są uczniowie, którzy potrafią coś super, dobrze się w tym czują i w przyszłym roku szkolnym można zwrócić się do takiego eksperta o pomoc albo w ramach takiej pomocy koleżeńskiej, albo nawet wsparcia i prowadzenia lekcji z nauczycielem. Z czego korzystają? Korzystają podczas tego działania, tej techniki, z podręcznika, z kart pracy, ze swoich teczek z pracami, ze sprawdzianami. Prowadzą też niektóre klasy okazeszyty. To też jest świetne narzędzie, które pokazuje nasz proces uczenia się i to, co ja już potrafię, czego powinienem się jeszcze nauczyć. Ocena, samoocena i ocena koleżeńska to bardzo ważne elementy nie tylko oceniania kształtującego, ale też elementy, które prowadzą do takiej samoświadomości ucznia na temat tego, jak ja się uczę, co już wiem, co potrafię, a nad czym powinienem jeszcze pracować. Różne są tutaj metody i formy, często stosowane są karty pracy i tutaj w odniesieniu do kryteriów uczniowie zaznaczają sobie poprzez taką samoocenę, co już potrafią, co nie. Tu albo zapisują słownie, albo wykorzystują światła. To zależy od poziomu etapu edukacyjnego. I najczęściej stosują taką metodę, jaką stosują w ciągu całego roku szkolnego. Tutaj Kasia bym mogła prosić następny slajd, bo on też pokaże na przykład tutaj taką kartę samooceny. Warto też się zastanowić i odnieść też samoocenę do naszego zachowania, naszych relacji z rówieśnikami, do tego, nad czym powinienem jeszcze popracować. I tu fajnie zrobić sobie mini test, ja we wrześniu, ja w czerwcu, a może ja w przyszłości, czyli nad jakimi zachowaniami chciałbym popracować. Spisuje się też przy takim podsumowaniu kieszeń, walizka i kosz. W klasach młodszych opuszczam zwykle jedno. W ciągu roku szkolnego wyrzucamy walizkę, a zostaje nam tylko kosz i to, co zabieramy do kieszeni. Na koniec roku walizkę jednak zostawiamy. Do kieszeni bierzemy to, co nam się w roku szkolnym przyda, chociażby już podczas wakacji, a do walizki pakujemy to, do czego chcielibyśmy wrócić w przyszłym roku. Niezwykle cenną taką informacją zwrotną jest też taka próba, może nie oceny, ale takiej refleksji na temat pracy naszego zespołu klasowego, bo ja to również zespół klasowy. I tutaj najczęściej dwie gwiazdy i jedno życzenie. Takie ćwiczenie można wykonać zarówno w grupach, jak i indywidualnie. Ważne jest, żeby na koniec podzielić się swoimi refleksjami, wyciągnąć wnioski i będziemy wiedzieli, nad czym będziemy pracować we wrześniu. Innym sposobem na takie docenienie czy wdzięczność jest też słoik wdzięczności. Niektórzy nauczyciele praktykują. Jest to też okazja do tego, by taką wdzięczność praktykować przez cały rok. Uczniowie zapisują na małych karteczkach datę,
bardzo przyjemnego, dla nich ważnego wydarzenia i rzucają ją do słoika. Ten słoik stoi przez cały rok, a kiedy przychodzi właśnie ten dzień, taki troszeczkę luźniejszy koniec roku szkolnego, można z takim słoikiem czy wyjść na zieloną trawkę, czy można wyjść do strefy relaksu, czy nawet w klasie. Wspólnie odczytujemy nasze karteczki, wspominamy te miłe, przyjemne chwile. Docenienie jest bardzo takie ważne, bo skupia nas na takich bardzo miłych i przyjemnych rzeczach, a jednocześnie oddala nas od tych przykrych, które sprawiają, że nie czujemy się dobrze. W klasach młodszych albo w klasach starszych, gdzie prowadzone są okazeszyty, dzieci mogą sobie porównywać swoje zeszyty, w sensie porównywać ja do samego siebie, jak wyglądał mój zeszyt wcześniej, jak wygląda teraz. Raz, że uczniowie widzą swój postęp. Dwa, są niesamowicie zszokowani, jak kiedyś wprowadzili, a co już potrafią. To takie jednocześnie i podsumowanie, i takie docenienie samego siebie. Bardzo to lubią. Też zachęcam do, to jest ten taki czas, by zastanowić się nad takim wakacyjnym okazeszytem. Dzieci potem we wrześniu mogą z takimi zeszytami przyjść. Bardzo cenna lekcja we wrześniu, bo i tak zawsze opowiadają, co robili na wakacjach, a tutaj mają jeszcze piękne narzędzie, mogą się czymś pochwalić, mogą to przedstawić innym. Także zachęcam, polecam docenianie, wdzięczność na co dzień i w ostatnich dniach w szkole. Wiem, że Jolu, opowiadałaś nam poza kamerą na spotkaniu, jak się przygotowywaliśmy, że uczniowie klasy trzeciej, którzy przechodzą ten próg edukacyjny, idą do czwartej klasy, mają specjalne oglądanie tych zeszytów swoich, okej zeszytów, tu też padło pytanie o okej zeszyt, właśnie oglądają swoje stare zeszyty również z pierwszej klasy. To też jest, tak. I tam jeszcze jest coś ciekawego, dodatkowego do tego oglądania. Dokładnie, one bardzo lubią oglądać te zeszyty, ja celowo je zbieram, bo wiem, co się dzieje, kiedy te zeszyty trafiają do domu, no my swoich zeszytów raczej też nie przytrzymujemy, a to jest naprawdę cenna pamiątka dla nich samych, bo tak jak powiedziałam, oni mogą zobaczyć, jak przebiegał ich proces uczenia się, z czym przyszli, a z czym wychodzą, to jest bardzo cenne, oni wtedy mogą też nabrać takiej pewności siebie, ja jednak potrafię, ja umiem, ja to zrobiłem. Bardzo cenna lekcja, naprawdę polecam. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. I więc cały czas jesteśmy przy świętowaniu. Wiem, że Ty, Jadziu, świętowałaś ze swoimi, no jednak, starszakami zupełnie inaczej. Tak, oczywiście. W liceum wygląda to trochę inaczej. No między innymi dlatego, że no tak, specyfika szkoły jest taka, że to jest liceum plastyczne, więc na koniec roku są przeglądy z rysunku i malarstwa i to w dużym stopniu angażuje młodzież, więc my ogólniacy siłą rzeczy musimy być wyrozumiali na to, że pochłania ich to, żeby przygotować pracę na przegląd. To nasze świętowanie końca roku właściwie trwa cały czerwiec, co nie znaczy, że się nie uczymy w czerwcu, ale czerwiec to jest świetny miesiąc na wycieczki szkolne, klasowe. Tu na tym slajdzie widać świeżutkie zdjęcia z ostatniego piątku. Mieliśmy noc z planszówkami w szkole. Było to wydarzenie adresowane do wszystkich uczniów i uczennic z całej szkoły. Osoby chętne, osoby, które mogły i chciały skorzystać z tego wydarzenia, zapisywały się wcześniej i to nie jest tak, że przez całą noc graliśmy w planszówki, przez większą część nocy. Było to przede wszystkim wydarzenie, które dało możliwość pobawienia się razem, podsumowania roku szkolnego. Jedni chcieli grać w planszówki, inni chcieli grać w gry typu RPG. Była też grupa, która chciała pleść warkoczyki z muliny i tu zapisałam pytanie, co chcecie robić, bo im dłużej pracuję w szkole, tym częściej zadaję to pytanie młodzieży. Czasami może warto zapytać ich, co oni chcą robić, bo ja oczywiście, że miałam plan, my miałyśmy razem z koleżanką, z którą organizowałyśmy to wydarzenie, miałyśmy plan na tę noc. Natomiast młodzież chciała troszeczkę inaczej ten czas spędzić i ja się na to zgadzam. Jeśli chodzi o świętowanie, to w związku z tym, że w mojej szkole są przedmioty artystyczne,
to na koniec roku planowane są wystawy prac uczniowskich i to jest też super wydarzenie, ono jest na dwie części podzielone, bo najpierw żegnamy maturzystów i maturzystki, więc oni mają wielką wystawę, na finisarz zapraszani są ich rodzice, w ogóle rodziny, przyjaciele, no i to jest duże wydarzenie, ważne wydarzenie w życiu szkoły, a w czerwcu jest wystawa prac uczniów i uczennic z klas młodszych i to też jest powód do dumy, bo można zobaczyć, co przez ten rok poszczególne osoby wypracowały i można się chwalić tą wystawą, bo mamy piękną galerię w szkole. No więc może warto się zastanowić, każda szkoła ma jakieś swoje działki, z którymi można by się pochwalić, więc taka wystawa jest jakimś dobrym pomysłem, który umożliwia świętowanie. Może na razie tyle. Ja wiem, że to świętowanie z integracją będzie nam się mocno przeplatać i u Łukasza będzie podobnie, ale Łukaszu, ja wiem, że ty miałeś jeszcze inną, ciekawą, ale bardzo literacką formę świętowania ze swoimi uczniami. Tak, i niezależnie od tego, czy myślimy tutaj właśnie o perspektywie uczniów, których mamy jeszcze w szkole, czy o maturzystach, ponieważ no właśnie pod koniec roku szkolnego bardzo często mamy taką przestrzeń po prostu w klasie, że jest mniej osób, możemy wówczas nieco inaczej spojrzeć na przykład na teksty literackie. Bardzo często tego brakuje niestety w ciągu roku szkolnego. Pod koniec roku możemy wziąć na warsztat na przykład jakiś godny uwagi tekst, na przykład Traktat moralny Czesława Miłosza, albo na przykład właśnie Przesłanie pana Cogito i pracować z tym tekstem w takich małych grupkach. Wówczas uczniowie mają na przykład szansę, aby mówić o swoich emocjach w związku z tym tekstem, mogą odnosić właśnie zapisy obecne na poziomie tego tekstu do życia, zastanawiać się właśnie nad takim funkcjonalnym, na taką funkcjonalnością literatury, tak, że nie jest to tylko i wyłącznie czytanie na przykład do egzaminu, ale że w tej literaturze właśnie ukryte są pewne drogowskazy, pewne myśli, które mogą wziąć ze sobą po prostu i na przykład wcielać je w życie. Więc możemy to robić właśnie w perspektywie klasy. Moja szkoła jest dość pięknie położona, ponieważ jest to właśnie miejsce obok Starówki Warszawskiej. Możemy zejść sobie właśnie z Starego Miasta na Fontanny Warszawskie, tam mamy piękną polanę i również w takich właśnie pięknych, w takim pięknym otoczeniu przyrody zajmować się tymi tekstami. Czyli bardziej stawiamy wówczas po prostu na takie przeżycie, na emocje, a tego niestety bardzo często brakuje w ciągu roku szkolnego. Więc to jest takie uzupełnienie, jeżeli chodzi o stykanie się młodych ludzi właśnie z tekstami literackimi pod koniec roku, tak, kiedy mamy te mniejsze grupy i możemy porozmawiać sobie właśnie o emocjach w dużej mierze, a wykorzystać oczywiście tutaj jako bazę teksty literackie. Też to, co praktykuję oczywiście tutaj, to informacja zwrotna od uczniów i tutaj naprawdę, drodzy Państwo, polecam ten sposób podsumowywania roku. To znaczy moi uczniowie właśnie mają okazję pod koniec roku ocenić siebie, tak, czyli dokonać samooceny swoich po prostu aktywności całorocznych, ale też wystawiają mi ocenę i muszę tutaj powiedzieć, że no, nie zawsze są to same laurki, tak, więc trzeba się z tym oczywiście oswoić. Natomiast pokazują mi takie obszary, nad którymi powinienem się zastanowić. Na przykład ja wychodziłem zawsze z takiego założenia, że w szkole średniej na przykład nie muszę już im dyktować notatek. Natomiast wskazywali mi uczniowie na przykład klas pierwszych, że dobrze byłoby, gdybym na przykład w czasie lekcji dawał im takie sygnały, czy nawet taką ramową po prostu notatkę tworzył razem z nimi, aby ułatwić im po prostu życie. I rzeczywiście te informacje od nich biorę sobie do siebie i to bardzo wyraźnie wpływa na modyfikację również mojego warsztatu pracy. Więc praktykuję i naprawdę, naprawdę polecam, bo jest to świetna forma właśnie uzyskiwania informacji od uczniów na temat naszej pracy. I jeszcze jedna tutaj kwestia, którą chciałem poruszyć, to właśnie perspektywa świętowania, którą planuję ze swoją klasą wychowawczą. To znaczy właśnie ten koniec roku jest takim świetnym momentem, kiedy możemy myśleć o jakichś wyjazdach.
W tym przypadku jest to wyjazd jednodniowy, wspólne kajaki w czerwcu, jako forma z jednej strony nagrody dla uczniów, a z drugiej strony również podziękowania za wspólny rok pracy i ten trud, wysiłek, który włożyli właśnie w uzyskanie satysfakcjonujących ich ocen, czy w ogóle też klasyfikacji do po prostu kolejnej klasy. O tych wycieczkach to my jeszcze dzisiaj będziemy wspominać. Motyw wycieczki jest jakby naszym motywem dzisiejszego webinarium. Jeśli z Państwo mają zaplanowane wycieczki ze swoimi uczniami, proszę dać znać, gdzie się Państwo wybierają i na ile dni, bo to czasami jest wyzwanie pojechać z uczniami na więcej niż jeden dzień. Widzę, że Jola się uśmiecha. Nie wiem, czy Państwo to widzą. Ja widzę, że Jola się uśmiecha na tą informację, że jest to wyzwanie, żeby pojechać na kilka dni. Świętowanie, które nam się będzie bardzo mocno z integracją przeplatać, bo to jest taki moment, kiedy jest ten czas dla ucznia, uczennicy i ten czas dla zespołu klasowego. Porozmawiajmy w takim razie, jak taka integracja pod koniec roku, gdzie jest trochę większy luz, wygląda. Widzę, że Asia tu na zdjęciu ma dość duży luz, prawda, Jadziu? To widzę, że to były te zajęcia taneczne. Opowiedz nam proszę o tym integrowaniu się przez taniec. Kilka razy mi się zdarzyło, że tańczyliśmy w szkole i to... To się wydarzyło na skutek zadania przeze mnie pytania, co chcecie robić. Ja miałam swój plan, w zeszłym roku tak było, na koniec roku szkolnego, w ostatnim tygodniu. Ja miałam swój plan, ja byłam przygotowana na zajęcia, ale zadałam im to pytanie, a co wy byście chcieli robić, na co macie ochotę? Na co oni mówią, a możemy w Just Dance? No i tak sobie myślę, no dlaczego nie, na YouTubie znaleźli, włączyli z projektora, no i zabawa uciecha taka, że w tym roku już słyszę, jedna klasa mówi właśnie, że w ostatnim tygodniu to będziemy tańczyć jazz dance. No sama bym tego nie wymyśliła, a była przy tym wielka uciecha. Jeśli chodzi o wycieczki szkolne, to w tydzień temu byłam z moją klasą, to jeszcze nie ten slajd, możemy zostać przy poprzednim, ale chcę jeszcze o wycieczkach powiedzieć. Byłam w zeszłym tygodniu z moją klasą na wycieczce bez żadnego programu i to też jest fajne doświadczenie. Dzięki temu, ja uczę w szkole w Bielsku Białej, dzięki temu, że mamy blisko góry, no to możemy sobie pozwolić na taką wycieczkę i zaplanowaliśmy wycieczkę z nocowaniem w schronisku i nie mieliśmy kompletnie żadnego programu. To znaczy wiedzieliśmy, którym szlakiem chcemy iść, wiedzieliśmy mniej więcej, o której godzinie dojdziemy, byliśmy o 13 i całe popołudnie mieliśmy dla siebie. Fantastycznie było obserwować młodzież, która sama wymyślała, jak spędzić to popołudnie. No, polecam czasami zaufać. Nikt nie używał telefonu, nie, bo miałam takie obawy. Było ognisko do pierwszej w nocy, były rozmowy, były kalambury, no fantastycznie było. Więc taka wycieczka bez programu tak ma swój urok. Możemy na kolejny slajd. To świętowanie oczywiście przeplata się z integracją, przeplata się z edukacją. Ja w któregoś roku zorganizowałam nawet nie jednej klasie, bo to na zdjęciu widzimy osoby z różnych klas, bo właśnie przyszły małe grupki i ja połączyłam te zespoły i zorganizowałam im taką zabawę z klockami Lego. No prawdą jest, że musiałam użyć swoich własnych klocków Lego. Wiem, że nie każdy takie zasoby w domu posiada. Ja gromadzę klocki Lego i podzieliłam te klocki na 4 pudła, 4 drużyny, 4 grupy, drużyny to może nie jest dobre słowo, 4 zespoły otrzymały podobną ilość klocków Lego. No i mieli za zadanie zbudować miasto. Przygotowałam arkusz szarego papieru, na tym arkuszu narysowałam drogę, ta droga była przeze mnie wytyczona, a oni mieli za zadanie wybudować miasto. No i najpierw był etap planowania. Oni planowali, co w mieście powinno się znajdować. No w mieście, no tak, no powinien być ratusz, powinien być dworzec kolejowy, szkoła, sklep, przystanek autobusowy. No i tak wymieniali i wszystko to wypisywaliśmy na karteczkach. Były domki jednorodzinne, były bloki, tak, to młodzież te pomysły zgłaszała. A później był czas na to, żeby oni jako drużyna wybierali, które budynki chcą wybudować. I zasada była taka, że każdy ma 2 minuty, każda drużyna ma 2 minuty na zdecydowanie, które 2 typy obiektów wybuduje.
Gdy już wybrali te dwa typy obiektów, no to mieli 7 minut na to, żeby wybudować ten obiekt. Tutaj na tym zdjęciu może nie widać tego dobrze, ale ja z projektora wyświetlałam czas. Także oni cały czas widzieli zegar upływający czas. To była zabawa pod presją czasu, no ale jednocześnie no, fantastycznie się przy tym bawili i tu nie było czasu na to, żeby perfekcyjnie zaplanować budowę miasta, tylko trzeba było działać szybko, zespołowo, szukać klocków. No i gdy już wybudowali te obiekty swoje, po 7 minutach czas mijał, no ja zapraszałam do tego arkusza i stawiali w wybranych przez siebie miejscach te obiekty. No i ja wtedy wchodziłam w rolę kapryszącego inwestora, inwestorki, bo na przykład mówiłam im, że no właściwie to chcę, żeby ten budynek był dwukondygnacyjny, a tu tę stację benzynową to ja bym chciała jednak w dwóch kolorach i określałam te kolory. Do każdego budynku miałam jakieś zastrzeżenia i oni byli tacy źli trochę, że ja kapryszę, że ja ich nie chwalę, że nie jestem zadowolona, no ale na tym polegała zabawa. Mieli kolejną turę i kolejne już nie 7 minut, tylko 5 minut na to, żeby wprowadzić modyfikacje zgodnie z tym, co ja tam jako inwestorka zażyczyłam sobie. I takich tur było 4. Gdy ktoś wybudował budynek i był przeze mnie zaakceptowany, mógł wybierać kolejne budynki. I to były takie 4 tury w tempie. Ważnym w tej zabawie moim zdaniem było to, żeby na koniec wszyscy widzieli, że to miasto jest i żeby siąść nad tym miastem i porozmawiać, jak im się to miasto budowało. I zwykle padają właśnie takie refleksje, że to była świetna zabawa, bo klocki Lego i oczywiście dawno nie budowali, bardzo często to wychodzi. Byli niezadowoleni z tego, że ja grymasiłam, że nie byłam zadowolona, że moje wymagania były niczym nieuzasadnione. No i zwykle pada taka refleksja, że albo pytają, która drużyna była najlepsza, albo sami mówią o tym, że rywalizowali między sobą. I to jest dla mnie cenna okazja do tego, żeby podkreślić, że ja wcale nie mówiłam, że któraś z drużyn ma być najlepsza. Ja dałam im zadanie, że mają wspólnie wybudować miasto. I wtedy mamy fajną rozmowę o tym, jak łatwo wchodzimy w rywalizację, nawet gdy ktoś nam nie określa tego, że mamy rywalizować. Oni tak naprawdę mieli współpracować, tylko sami sobie weszli w tę rolę rywalizacji. Zwykle tak to bywa, to pewnie też nie jest zasadą. No ale rozmowa na temat tego, co się w czasie tego ćwiczenia dzieje, jest bardzo, bardzo ciekawa. W tym roku też planuję zabawę z klockami Lego. Dziękuję Ci, Jadziu, bardzo. Wiem, Łukaszu, że u Ciebie odbywa się festiwal pod koniec roku szkolnego. Tak, to jest festiwal związany ze świętowaniem Międzynarodowego Dnia Dziecka. W tamtym roku został zainicjowany, w tym roku odbyła się jego druga edycja właśnie w miniony piątek. I powiem, jak mniej więcej wygląda właśnie ten festiwal. Oczywiście dość długo się do niego cała szkoła przygotowuje, bo jest to potężne przedsięwzięcie. Wygląda to w ten sposób oczywiście, że wybieramy sobie jakiś konkretny dzień. Każda klasa pod okiem wychowawcy i jakiegoś nauczyciela, który właśnie wspomaga dany zespół klasowy, przygotowuje taką stację. Te stacje są bardzo różne. Na przykład jest właśnie karaoke, to jest na przykład turniej szachowy, to jest na przykład zabawa taneczna, to jest malowanie twarzy i to wszystko organizują oczywiście uczniowie pod okiem wychowawców. Te stacje oczywiście rozsiane są po całej szkole, najczęściej po prostu są związane z konkretnymi po prostu klasami. I oczywiście uczniowie to po prostu przychodząc na ten festiwal, uczestnicząc w tym wydarzeniu, przechodzą sobie pomiędzy poszczególnymi stacjami. Oczywiście nie ma żadnego przymusu, to znaczy mogą spędzić na przykład cały dzień tylko i wyłącznie korzystając z zabaw tanecznych, albo tylko i wyłącznie z karaoke, albo uczestnicząc w turnieju szachowym. Mogą też oczywiście tutaj pojawiać się różnego typu rotacje. Oczywiście też na zewnątrz jest kolejna część tej imprezy, to znaczy mamy tam właśnie tańce, zabawy, piłka i inne tego typu właśnie sportowe aktywności. Jest też oczywiście grill. I to jest właśnie taki całodzienny po prostu festiwal. Ostatnio trwał od godziny 9 do 13. Potem oczywiście jest wielkie sprzątanie i wszyscy udają się już
do domu. Świetna forma aktywności, wszyscy zaangażowani, uczniowie, nauczyciele, którzy tutaj nawzajem oczywiście dbają o to, aby ten event po prostu się udał. Więc to jest tyle, jeżeli chodzi o festiwal. Ja mam jeszcze właśnie to, o tym wyjściu edukacyjnym jako integracji. Tak, i jeszcze tutaj jest jedna kwestia, to znaczy mówiliśmy dziś, że właśnie wycieczki przenikają się z różnymi tutaj elementami, które zapowiadaliśmy i właśnie ostatnio zorganizowałem też taką wycieczkę właśnie z klasą wychowawczą. Uczę w technikum architektoniczno-budowlanym. Wybraliśmy właśnie Sejm Senat. Z jednej strony właśnie po pierwsze, aby poznać architekturę tych budynków, z drugiej strony właśnie, żeby uczniowie mogli poznać historię parlamentaryzmu na ziemiach polskich, żeby mogli właśnie również wyrobić sobie zdanie na temat tego, jak stanowi się prawo w Polsce, gdzie się stanowi to prawo. Oczywiście gdzieś tam na korytarzach sejmowych, senackich mijaliśmy różnych polityków, była okazja do wspólnych zdjęć, do rozmów właśnie, ale przede wszystkim tutaj skupialiśmy się na kwestii poznawania historii parlamentaryzmu plus zgłębiania właśnie architektury tej przestrzeni. Myślę, że wyjście bardzo udane, bardzo pozytywne też były informacje zwrotne potem ze strony uczniów. I to są takie wycieczki właśnie, które mają jakiś konkretny cel i jednodniówki, tak, więc jakoś specjalnie tutaj nas nie obciążające. Też tak na marginesie powiem właśnie, że wizyta w Sejmie i w Senacie to jest wyjście po prostu darmowe, więc bardzo polecam. Świetna, świetna pani przewodnik, która oprowadza, opowiada o tych miejscach. Polecam. To do wycieczki w takim razie jeszcze wrócimy do ciebie, Jolu, jeśli chodzi o wycieczki w twojej szkole. Zapraszam cię serdecznie. Dziękuję. Ja uśmiechnęłam się, kiedy wspomniałaś o wycieczkach szkolnych, że jest to wyzwanie. Wyzwanie raz, bo nauczyciele biorą dużą odpowiedzialność na siebie, a dwa, u nas wiąże się to też z przygotowaniem pewnej dokumentacji. I Jadziu, bardzo mnie zaintrygowałaś tym, to świetny pomysł, niech uczniowie wpadną na to, co robić w wolnym czasie. Niemniej jednak u nas, kiedy jest już tak organizowana wycieczka, to musi być podany cały harmonogram i plan, więc myślę, że nie bardzo by to przeszło, ale wcześniej można zaplanować z uczniami, co takiego będą robić w czasie wolnym i to już włożyć do tego programu. Wycieczki w naszej szkole. Mamy wycieczki takie bliskie, po okolicy. To są wycieczki do parku, na lody, na pizzę. Mówię wycieczka, ponieważ nasza szkoła jest od centrum oddalona 3 km, więc dzieci mają też porządny spacer. Mogą być też wycieczki jednodniowe i z takich również korzystają nauczyciele. Czy to wycieczka do lasu, czy do pobliskiego centrum ceramicznego, czy zwiedzanie miast, ale raczej w naszym regionie. Odbywają się również wycieczki dalsze, kilkudniowe, nawet tygodniowe. I to już od tych dzieci młodszych od edukacji wczesnoszkolnej. Są to tak zwane zielone szkoły. Dzieci uwielbiają wycieczki. One integrują to raz. Dwa, pozwalają też poznać siebie w takiej całkiem innej sytuacji, w innej przestrzeni, poza murami szkolnymi. Tam już nie liczy się ten, kto zawsze się zgłasza, jest bardzo aktywny, jest fajny, bo się okazuje, że ma inne fajne cechy, które no niestety nie ujawniły się dzieci na terenie szkoły, więc takie poznanie kolegi, koleżanki bliżej jest naprawdę cenne. Poza tym poprawiają się też relacje, nawiązują też przyjaźnie. Dziękuję. Wiem, że wycieczki marują również formę w ogóle lekcji. Wycieczka, czyli lekcja w terenie. Ty nazywałaś je grą miejską. Wiem, że Państwo czasami gry terenowe, które mogą być wycieczką, a jednocześnie doświadczeniem edukacyjnym bardzo integrującym, bo powiązanym po prostu z zadaniem. Dokładnie, ale podobnie jak mówił Łukasz, każda wycieczka, nie zależy od tego, czy ona jest po okolicy, czy dalsza, bliższa, ona ma jakiś cel. Tutaj mam lekcję w terenie, czyli taką grę miejską. Jest ta aktywność już u nas od kilku lat preferowana i bardzo ją uczniowie sobie cenią. Jest to wyjście do naszego miasta tak naprawdę, ale trasa jest troszeczkę zagadką dla uczestników, ponieważ kolejne jej odcinki poznają, kiedy docierają do jakiegoś punktu. Tam jest wskazówka, którą muszą odgadnąć i wtedy dzięki tej wskazówce
mogą pójść dalej. Niekiedy podczas takiej gry miejskiej towarzyszy nam przewodnik po hojnie, to też jest bardzo ciekawe. I zwykle też taka gra miejska, taka zabawa, spacer, wyjście, kończy się w bibliotece miejskiej, gdzie jest podsumowanie, takie też udzielenie informacji zwrotnej, czego się dowiedzieli nowego, co było dla nich zaskakujące, lub w centrum informacji. Nasze centrum informacji jest bardzo bogate, jeśli chodzi o historię naszego miasta, więc tutaj też czasem się zatrzymują, mogą też oglądać filmy wirtualne, więc taka dodatkowa też dla nich atrakcja. Po powrocie do klasy, bo taki spacer trwa do 3 godzin, po powrocie do klasy następuje, jeżeli nie było to na przykład w bibliotece, a wrócili od razu do szkoły, no to jest podsumowanie, przygotowują bądź plakaty, prezentacje, czasem wykonują labbooki odnośnie właśnie tego, czego się dowiedzieli, jakie nowe miejsca. Bo tak naprawdę to ta gra miejska ma też to do siebie, że zahacza o takie tajniki naszego miasta. No i gry i zabawy, ktoś ich nie lubi, u nas są również. Gry i zabawy stolikowe z wykorzystaniem przeróżnych gier planszowych, gier interaktywnych. Mamy dwie sale wyposażone w Smart Flora, więc dzieci też uwielbiają i często korzystają. Zabawy z klockami Lego, tu już Jadzia sporo powiedziałaś, no u nas aż tak zaawansowane to nie jest, ale w tym roku przystąpiliśmy do rządowego programu Laboratoria Przyszłości, więc planujemy na ten czas ostatnich dni w szkole wykorzystać zasoby. I to są zarówno klocki Lego, jak okulary do wirtualnej rzeczywistości, a także sporo materiałów do takich prac ręcznych. No i sprzyja ten czas również turniejom szachowych. U nas szachy prowadzone są od klasy pierwszej, więc takie profesjonalne turnieje z zegarami czasowymi budzą naprawdę sporo emocji. Nie jesteśmy co prawda szkołą sportową, ale mamy bardzo dużo osiągnięć sportowych, więc coś takiego jak turnieje sportowe i sparingi muszą u nas również być. Przechodzimy do eksperymentowania, aczkolwiek ja mam jeszcze twój, Jadziu, to były te przykłady planszówek, w które graliście ostatniej piątkowej nocy? Tylko część. Postanowiłam sfotografować kilka planszówek, bo karcianek, bo pomyślałam, że może ktoś szuka takich tytułów. To są akurat gry, które szybko się tłumaczy. Po prawej stronie są gry słowne, powiedzmy, czy też bazujące na opowiadaniu, co też jakoś można wykorzystać na języku polskim i jest to zgodne z podstawą programową, chociaż w ostatnim tygodniu nauki zdecydowanie nie o to chodzi, ale jeżeli ktoś by szukał gier słownych, to po prawej stronie, a po lewej stronie są gry śmieszne, szybkie, rozbudzające, no czasami wyzwalające jakąś dziką energię wśród dzieci i młodzieży. No to są takie propozycje, które można śmiało na lekcji wykorzystać. Eksplodujące kotki, nie znam, a bardzo mnie to zaintrygowało, jeśli chodzi o eksplodujące kotki. Przechodzimy w takim razie do eksperymentów. Ja mam też poczucie, że to świętowanie i integrowanie też było trochę eksperymentowanie, bo powiedziałaś, Jadziu, że pojechałaś na wycieczkę bez planu. Więc to trochę też jest o eksperymentowaniu przy integrowaniu się z zespołem klasowym. W takim razie, co edukacyjnie, tak myślę, że integracja też była bardzo edukacyjna, co integracyjnie, edukacyjnie, integracyjnie i jednocześnie w taki sposób wyjątkowe można robić w ostatnich tygodniach czy dniach szkoły? Wiem, Łukaszu, że ty chcesz pokazać bardzo duży i bardzo, myślę, imponujący projekt czytelniczy, który zrobiłeś ze swoimi uczniami i uczennicami. Tak jest. I to, co tutaj Państwo oczywiście widzicie na tym slajdzie, to jest pierwszy projekt, który robiliśmy. Rok temu robiliśmy kolejny, ale tutaj Kasia musiała część rzeczy wyrzucić, ponieważ mieliśmy zbyt po prostu dużą rozmiarowo prezentację. Więc to, co widzą Państwo tutaj, to jest ten pierwotny projekt. Wspólnie z moim klubem czytelniczym szkolnym nawiązaliśmy współpracę z przedszkolem specjalnym numer 68 przy Mazowieckim Centrum Rehabilitacji.
i wspólnie właśnie z moimi uczniami tworzyliśmy dla nich materiały czytelnicze. To była bardzo ciężka praca, ponieważ to wszystko, co stworzyliśmy, jest autorskie, a więc te wszelkie grafiki właśnie, te quizy, zabawy, które złożyły się potem właśnie na taką całą książeczkę, w sumie wydaliśmy dwie takie książeczki, to, co złożyło się na te dwie książeczki, to były aktywności po prostu przygotowane przez uczniów, zaangażowanych też niektórych nauczycieli oraz no, koordynowane były te działania oczywiście przeze mnie. Oprócz tych grafik, które tu Państwo widzicie właśnie, rysunków, jakichś zabaw, rebusów i tak dalej, nagrywaliśmy też audiobooki, które wcześniej udostępnialiśmy tym dzieciom. Panie właśnie przedszkolanki podczas zajęć puszczały tym dzieciom właśnie audiobooki plus nagrane przez nas teatrzyki Kamishibai. Ten teatrzyk oczywiście też stworzyliśmy sami, to znaczy miałem po prostu taką uczennicę, która wykonała podczas zajęć praktycznych teatrzyk. Pozostali uczniowie wykonali takie karty właśnie, które wykorzystywaliśmy do przedstawień. I no właśnie, początkowo też ze względów pandemicznych nie mogliśmy oczywiście tam pojechać do tego przedszkola, więc udostępnialiśmy im materiały audio oraz materiały właśnie wideo. Natomiast rok temu udało nam się do przedszkola pojechać. Zabraliśmy ze sobą oczywiście ten teatrzyk, zabraliśmy karty, wybraliśmy konkretne teksty. No właśnie, w towarzystwie tych dzieci, to będzie pokazane na kolejnym chyba slajdzie. Z tego, co kojarzę. Ja mam, pokazuję. A to jest tutaj właśnie. To jest imponujące, okay, tak. No właśnie, i pojechaliśmy w takim już okresie przedwakacyjnym do tego przedszkola. Oczywiście własnym sumptem wydrukowaliśmy te książeczki. Każde dziecko otrzymało właśnie taką książkę wydrukowaną w kolorze. No i nasi uczniowie właśnie zorganizowali tam gry i zabawy dla tych dzieci, tańczyli z nimi. Wzięliśmy sobie gitarę oczywiście. Tutaj zaangażowani nauczyciele, no właśnie, bawili się z nimi po prostu, tak? Wykonywali takie jakieś proste zadania z tymi dziećmi, na przykład prośba o odgadnięcie, które zwierzątko po prostu wystąpiło w tekście rzepka, tak? No i tam właśnie nauczycielka pokazywała konkretną figurkę i uczniowie, tam dzieci, tak, przedszkolaki po prostu reagowali. No i tutaj oczywiście też Państwo widzicie kolejne części tej książeczki właśnie, kolorowanki, rysunki, zabawy. To, co chcę podkreślić, to są wszystko autorskie po prostu aktywności. Mamy jeszcze jedną książeczkę, tutaj chyba w tych slajdach jej nie ma. To była właśnie książeczka, którą stworzyliśmy rok temu. W tym roku jeszcze nie udało nam się dotrzeć do przedszkola, natomiast mamy jeszcze trochę czasu, więc mam nadzieję, że taka przestrzeń będzie. I to jest świetny właśnie moment, aby wyjść ze szkoły, razem z dziećmi właśnie, z uczniami i aby zrobić coś po prostu dla innych bezinteresownie. Miałem bardzo dużo pozytywnych informacji zwrotnych od uczniów, którzy nie mogli się doczekać kolejnej wizyty właśnie w przedszkolu, tak, żeby po pierwsze pokazać swoją pracę, po drugie, żeby integrować się z tymi dziećmi, po trzecie, żeby no właśnie zobaczyć, jak pracuje się z dziećmi z bardzo różnymi potrzebami, z bardzo różnymi schorzeniami i jak dostosować po prostu też te aktywności właśnie do potrzeb tych dzieci. Dla moich uczniów było to niezwykłe doświadczenie, a dla mnie jako dla nauczyciela tym bardziej, tak, kiedy mogłem zobaczyć po prostu, jak współpracują moi uczniowie na poziomie właśnie pracy z dziećmi, no z różnymi po prostu problemami, tak, bo jest to przedszkole po prostu specjalne. Rozumiem, to tyle, jeżeli chodzi o sam projekt czytelniczy. Mhm. Rozumiem, że ten projekt był realizowany w ciągu roku szkolnego, a ukoronowaniem już po wystawieniu ocen, tak, była po prostu wizyta w tym przedszkolu. Tak, dokładnie. Mhm. Natomiast żeby zorganizować tę wizytę, naprawdę musieliśmy się napracować przez cały rok. Więc ta wizyta była zwieńczeniem po prostu, a na tę wizytę idealny moment to było właśnie to zakończenie roku właściwie, tak? Bo to było chwilę przed po prostu odprawieniem uczniów na wakacje. Mhm. Mhm. Projekt czytelniczy, ale jest też jeszcze inny projekt edukacyjny, o którym chciałeś nam opowiedzieć. Tak. Ja też tak, biorąc pod uwagę moje doświadczenia nauczycielskie, zrezygnowałem z zadawania prac domowych takich sztampowych właśnie, tak? Czyli wykonaj na przykład zadanie ze strony tej i tej,
pierwsze, drugie i trzecie. Raczej poszedłem w kierunku różnych właśnie takich aktywności, które wymagają od uczniów większego zaangażowania i jednym z takich elementów właśnie są projekty edukacyjne. Tutaj proponuję Państwu taki projekt Retoryka praktyczna w służbie literatury zaangażowanej. Nie będę może charakteryzował całego projektu, ale powiem Państwu, jak oczywiście uczniowie tutaj pracowali. To znaczy można pomyśleć sobie ten projekt w taki oto sposób, że uczniowie pracują w grupach, albo na przykład w parach, albo pracują indywidualnie, tak? Bo czasami mamy takich uczniów na przykład, jak uczniowie na przykład z zespołem Aspergera, którzy na przykład chcą mieć tę autonomię po prostu i wolą pracować przy okazji takiego projektu samodzielnie. Też jestem w stanie to po prostu zaakceptować, uszanować i daję im taką przestrzeń. Natomiast oczywiście o co chodziło z tym projektem? Uczniowie wybierali sobie różne teksty, które no właśnie były tekstami mającymi znamiona retoryczności, tekstami zaangażowanymi. To były bardzo różne teksty, bo w tych propozycjach znalazło się na przykład przemówienie Martina Luther Kinga, ale też na przykład mowa Chrystusa, ale też na przykład przemówienie Mariana Turskiego, więc te teksty naprawdę bardzo różne. I teraz to, co uczniowie mieli za zadanie, to po pierwsze oczywiście przedstawić to w określony sposób, to znaczy mieliśmy pewne konkretne kryteria do tego projektu, a więc wychodzili od prezentacji sylwetki autora, epoki, w jakiej po prostu tworzył albo w jakiej wypowiedział te słowa, próbowali dookreślić też gatunek literacki, zarysowywali tło historyczne tego utworu albo na przykład jakiegoś przemówienia, mówili kilka słów na temat genezy powstania tekstu, przesłania, intencji, które oczywiście przyświecały tutaj autorowi. Próbowali też odpowiedzieć na pytanie, czy autor osiągnął swój cel oraz charakteryzowali warstwę retoryczną tego utworu. I te ich obserwacje na początku były zamieszczane właśnie w Padlecie, natomiast potem oczywiście na bazie tych właśnie swoich notatek, tych obserwacji prezentowali wypowiedzi na ten temat i to był taki element, na który mi szczególnie zależało, bo bardzo często niestety w przestrzeni klasowej nie mamy czasu na to, żeby zaktywizować uczniów do mówienia, a też myślę, że Jadzia to potwierdzi. My ucząc w szkole średniej, ucząc języka polskiego, musimy tworzyć taką przestrzeń właśnie, aby uczniowie mogli mówić na zajęciach. Jeżeli mamy klasy 30 czy 35 osobowe, bardzo często jest to problematyczne i chętnie zgłaszają się osoby, które no właśnie są takie nadaktywne na zajęciach po prostu i zawsze mają rękę podniesioną w górze. Więc to jest taki projekt, który daje takim osobom na przykład trochę wycofanym w ciągu roku szkolnego taką bezpieczną bazę, bo ten człowiek może stanąć po prostu sobie z tymi notatkami, które przygotował i mówi coś na temat pewnej rzeczywistości, którą sobie przemyślał wcześniej. I bardzo ciekawa też moja obserwacja, od razu uczniowie nie pytają, jaka jest ocena, tylko pytają właśnie o to, no właśnie, czy mi jako słuchaczowi podobało się to, co oni powiedzieli, czy udało im się zrealizować właśnie te poszczególne kroki. Ocena pojawiała się później. To też był bardzo często taki element, który mnie bardzo denerwował, że jakakolwiek aktywność od razu ocena. Oczywiście nie jest tak, że ta ocena zupełnie się nie pojawia, ale ona pojawia się jako kolejny krok. Na początku oczekuję informacji zwrotnej o samym projekcie, niekoniecznie oceny sumującej. I myślę, że to był taki właśnie ruch, który bardzo też wzmocnił to moje myślenie o działaniach projektowych. Tak, że oni oczekują w kontekście konkretnych kryteriów, które formułuję do tego typu aktywności, właśnie na początku informacji zwrotnej ode mnie, czy również od klasy, bo uczniowie też tutaj mieli oczywiście szansę dokonywania oceny koleżeńskiej, a ocena dopiero gdzieś tam później. Więc to tyle, jeżeli chodzi o sam projekt. Tych projektów jest wiele. Ja tu Państwu pokazuję na przykład retorykę, ale na przykład też jest taki świetny projekt dotyczący mitologii greckiej wiecznie żywej. Tropienia na przykład śladów mitologizmów w kulturze, w książkach młodzieżowych, w języku, w reklamie nawet, tak? Czyli coś takiego, co może być rozwojowe dla nich i zobaczą, że ta literatura nie jest tylko i wyłącznie jakimś tam po prostu reliktem, tylko że jest to coś żywego, z czym się stykają na co dzień właściwie. Łukaszu, ten temat będziemy kontynuować na webinarium o projektach. Mam nadzieję, że Państwo zahaczyli się na wątek projektowy.
Ja zachęcam Państwa do lektury, do zajrzenia do naszego serwisu Pomogę się uczyć, gdzie jest właśnie o mini projektach artykuł, który jest idealny na ostatnie dni, bo taki projekt można nie rozkładać na cały rok szkolny, ale właśnie na ostatnie dni albo ostatni tydzień szkoły. I może być to też projekt związany z wychodzeniem z klasy. I o tym opowie Państwu Jola, o swoim projekcie Puste Klasy, który nie jest związany z niską frekwencją, tylko po prostu opuszczaniem szkoły. Dokładnie. Opuszczamy sale lekcyjne, czyli można powiedzieć, że zdobywamy nowe przestrzenie. Projekt Puste Klasy jest u nas już też od kilku lat i sprawdza się, uczniowie są zadowoleni, nauczyciele też, więc cały czas to kontynuujemy. Gdzie zatem odbywają się lekcje? W różnych miejscach, ale na terenie naszej szkoły. Na przykład tutaj mamy wykorzystanie naszej radosnej klasy, radosnej szkoły, gdzie są miejsca, stoliki, gdzie można takie lekcje prowadzić, ale też nowością, bo to w drugi rok z rzędu, gdzie wystawiane są na zewnątrz stoliki, krzesełka i jeśli tylko oczywiście pogoda sprzyja, zajęcia mogą być również prowadzone na boisku szkolnym. To fajne miejsce na podsumowanie zajęć, na jakieś powtórki, ale też na te tematy, które są poza podstawą, nie trzeba było ich robić, a są ciekawe, warto nie zahaczyć. Mamy ten czas, mamy przestrzeń, zatem warto. U nas się sprawdziły, polecam. Inną przestrzenią, którą również wykorzystujemy, to jest nasz teren zielony. Mamy przy szkole i sad, i ogródek, więc tam jest mnóstwo okazji do tego, by doświadczać, by poznawać, by odkrywać i tam również odbywają się takie lekcje. No, klasy starsze mają też takie trochę łamigłówki, no bo tyle jest dookoła nas zieleni, warto poznać, co tam rośnie, więc to połączone jest też z taką wiedzą przyrodniczą. I to wszystko jest właśnie na terenie naszej szkoły. Mamy też na terenie szkoły strefę relaksu, w niej też czasem odbywają się zajęcia. Bardziej sprzyjają czytelnictwu, ale również są. Mamy też takie niecodzienne, bo tak jak to już wspomina Łukasz, pewne aktywności się pojawiają w czasie roku szkolnego, ale one są, nie ma na nie przestrzeni, żeby tak dokładnie je poprowadzić. I tak na przykład drama. U nas język niemiecki jest od klasy czwartej, więc zarówno niemiecki, angielski, polski, drama. Dzieci przedstawiają nie tylko sobie nawzajem w klasie, ale wychodzą poza i zapraszają kolegów, koleżanki z innych klas. Ponieważ jesteśmy przygranicznym miastem, więc też odbywają się takie spotkania online'owe z uczniami w Szwed. Taka ciekawostka, ale bardzo fajne doświadczenie. Dzieci tutaj też mogą dać upust swoim emocjom, mogą wcielać się w różne role, w role różnych postaci i to od razu też wyłapujemy te dzieci, które są właśnie odważne, które to czują, które to lubią. Inne się mogą też zainspirować. Prowadzimy też warsztaty. Warsztaty są naprawdę przeróżne. To w dużej mierze jest uzależnione od tego, kogo damy radę zaprosić, bo tak naprawdę w każdych warsztatach uczestniczy jakiś nasz lokalny, można powiedzieć, ekspert. Warsztaty plastyczne prowadzą artyści plastycy z naszego regionu. Kończy się to warsztatem. Klasa na przykład wypracowuje wspólny, duży jeden obraz. Poznają różne techniki malarskie, warsztaty literackie też prowadzą nasi lokalni pisarze, którzy mają już swój pewien dorobek literacki, przedstawiają swoje tutaj zbiory, czytają, kończą się warsztaty, na przykład ostatnio były zabawy z rymami, dzieci tworzą sobie rymy, układają jakieś limeryki, czy warsztaty kulinarne. One cieszą się dużym powodzeniem, tutaj wspierają nas rodzice i oczywiście dietetyk. Takie warsztaty kulinarne u nas to jest taki nasz podstawowy masterchef. Dzieci tworzą tutaj zdrowe drugie śniadanie, zdrowe przekąski. No idą wakacje, zostają sami w domu, to jak znalazł, będą mogli sobie coś takiego prostego, zdrowego przygotować. No i warsztaty z pierwszej pomocy. Wspierają nas ratownicy medyczni, ale w szkole u nas też działa taka grupa ratownicza. Należą tam uczniowie klas starszych i oni
zgodnie z tą metodą nauczyciela, tak jak Kotarski pisał, ucząc się, uczą też młodszy. Więc mają warsztaty dla kolegów, koleżanek z klas młodszych. Tutaj mamy akurat na kolażu, jak było opatrywanie różnych ran. To są oczywiście sztuczne rany z kisielu, proszę się nie martwić, nikomu nic się nie stało podczas tych zajęć, ale są bardzo ciekawe, budzą dużo emocji, a przy tym dzieci też sporą wiedzę zdobywają. Jolu, a to rozumiem, że te rany powstawały na warsztatach plastycznych na początku. To znaczy, akurat nie, one nie powstawały na warsztatach plastycznych. Nie, tutaj też nam pomagali ratownicy medyczni. No, takimi ranami też trzeba się zająć. Ta grupa nasza ratownicza, ona też bierze udział w różnych warsztatach, szkoleniach już takich zewnętrznych, wojewódzkich, więc no, są, można powiedzieć, takimi małymi specjalistami, ale też pokazują oczy, jak się zachować w trudnej sytuacji, jak ważna jest nasza odpowiedzialność i nasza reakcja. To jest naprawdę bezcenne. I to, w co dopiero żeśmy weszli w tym roku, to są zadania interdyscyplinarne, ale jesteśmy nimi zafascynowani wręcz, ponieważ są to nasze pierwsze kroki, więc w tym roku stworzyliśmy kilka takich zadań, ale to jedno zadanie bardziej przerobiliśmy, bo to jest mail do sponsora, nie jest to nasze zadanie edukacyjne, jest to zadanie tutaj, które było w Centrum Edukacji Obywatelskiej, na warsztatach nam podane, mieliśmy też przyzwolenie, że możemy je zmodyfikować. I my żeśmy zmodyfikowali je na potrzeby naszej szkoły, naszych uczniów. Uczniowie opracowywali i już przygotowali, jak zorganizować taki bieg, wyznaczyli trasę, przygotowali sobie na razie teoretycznie, co będzie im potrzebne, żeby taki bieg mógł się odbyć. No i teraz ta końcówka roku jest świetnym czasem na to, żeby wdrożyć to do praktyki, żeby taki bieg się odbył. Teraz przed nami tylko właściwie podział obowiązków, przydział ról, kto czym się zajmie, by taki bieg mógł się odbyć. Następnie wyciągnięcie wniosków i przygotowanie do kolejnych zadań. To jest jedna propozycja. Druga to troszeczkę byliśmy zainspirowani wycieczkami. Nauczyciele stwierdzili, że wycieczki na koniec roku świetna sprawa, i cały czas je też mamy, ale taka wycieczka jednodniowa na początku roku szkolnego też jest sprawą bardzo dobrą, fajną, pomaga zintegrować zespół. I tutaj skłaniamy się do tego, by stworzyć takie zadanie interdyscyplinarne właśnie pod kątem już września, czyli gdzie moglibyśmy się udać, żeby po prostu wykorzystać swoją wiedzę, swoje umiejętności, żeby pociąć nową wiedzę i umiejętności, zatem stworzyć takie zadanie. Zadanie interdyscyplinarne będzie też wymagało sporej wiedzy z zakresu różnych tutaj i przedmiotów, i dziedzin. Może być też zadaniem, które kogoś zainspiruje, bo może się okazać, że faktycznie to jest to, co on lubi, chętnie by się zajął, ta dziedzina jest dla niego. Zatem taki trochę eksperyment mały z tymi zadaniami interdyscyplinarnymi, bo jak wspomniałam, raczkujemy, ale polecam, świetna zabawa dla uczniów. Mogą pracować w grupie, nie muszą pracować indywidualnie. To daje im takie większe poczucie bezpieczeństwa. To też to, Jolu, bo ty mówisz, że w swojej szkole raczkujecie z zadaniami interdyscyplinarnymi. Ja Państwa zachęcam do zajrzenia do serwisu Pomagaj się uczyć. Anita już wrzuciła link bezpośrednio do listy przedmiotów, gdzie są dostępne przykładowe zadania interdyscyplinarne. Anito, jeśli możesz, to wrzuć też link, gdzie omówione są zadania interdyscyplinarne, dlaczego one są takie ciekawe, więc może zatrzymajmy się odrobinę na tym. Mhm. Mają Państwo całą listę przedmiotów. Zachęcam, żeby sprawdzić, czy jest tam przedmiot, którego Państwo uczą, żeby rzeczywiście móc poeksperymentować w te ostatnie dni. Zadania interdyscyplinarne, zgodnie ze swoją nazwą, chodzi o to, żeby połączyć umiejętności, wiedzę z kilku przedmiotów w jednym zadaniu. I tak jak w przypadku tego biegu i wycieczki, to zadanie odnosi się do jakiegoś realnego problemu, dlatego ono bardzo często dla uczniów jest dużo bardziej atrakcyjne niż zwykłe, tradycyjne zadanie w podręczniku, chociaż mam wrażenie, że też te podręcznikowe zadania idą często w takie praktyczne zastosowanie, przynajmniej starają się. I to zadanie, w związku z tym, że tak jak u Was w szkole,
ten bieg będzie zrealizowany, więc nie pracujemy tylko na kartce, tylko rzeczywiście to też jest o takim skutecznym działaniu. Czy w Waszej szkole wycieczka, powiedziałeś, że będzie na początku i realizowana jako działanie interdyscyplinarne, jak dużo w niej będą mogli zrobić sami uczniowie? Oczywiście oprócz zaplanowania na kartce tej wycieczki. Dokładnie, oni też będą mogli zadecydować, gdzie. Najczęściej takie zadanie interdyscyplinarne, tak jak wspomniałaś, ono się musi, no, odnosi się do takiego realnego, tak, działania, czyli to, co zaplanują, będą mogli zrealizować, więc na pewno nie będzie to wycieczka w kosmos. Do nauczyciela będzie należało jedynie jakby przedstawienie takiego planu, harmonogramu, tak? Czyli pokierowanie, gdzie ewentualnie mógłby uczeń, czy poszukać takiej wiadomości, tak? Co będzie potrzebne, można podesłać ciekawe linki. Często też takim wstępem, zaciekawieniem może być na przykład, czy jakieś zdjęcie, czy jakiś ciekawy opis, coś, co, za czym będzie mógł uczeń podążać. Tutaj akurat w tym przykładzie tutaj brali udział zarówno też wspierali uczniów i poloniści, włosiści i matematycy. To tak akurat trójkę tam współpracowali uczniowie, musieli się też odnieść do takich właśnie umiejętności z tych przedmiotów i do wiedzy z tych przedmiotów. Mam nadzieję, że czują się Państwo zainspirowani, szczególnie, że jest właśnie lista gotowych zadań do wykorzystania. Jezia się uśmiecha. Czy Ty też jedziesz w zadanie interdyscyplinarne ze swoimi uczniami, czy jeszcze nie eksperymentowałaś? Chyba nie w tak sformalizowany sposób. Oczywiście, że takie działania podejmujemy. Natomiast nie ma to kształtu projektu i przyznam szczerze, że to wygląda bardzo ciekawie, bo widzę w tym porządek i taką motywację do tego, żeby dopiąć te działania, sfinalizować je faktycznymi aktywnościami, więc... No. Dokładnie, bo tutaj nie tyle, że nauczyciele różnych przedmiotów, ale to uczeń sam musi dojść do wiedzy z różnych przedmiotów, tak? I musi, no, tutaj też rola nauczyciela, którzy może troszeczkę ich ukierunkować, gdzie mogą skorzystać z takiej pomocy. I akurat w takich zadaniach interdyscyplinarnych dzieci muszą wręcz wykazać się umiejętnościami z wielu przedmiotów, bo to co prawda jest bieg, ale należałoby napisać tutaj maila, żeby jakoś zapromować ten bieg na przykład, tak? Więc też umiejętność pisania takich wypowiedzi. Także bardzo ciekawe zadania, inspirujące i wciągające. Tym bardziej, że dzieci to potem w praktyce realizują. To też dla nich jest taka wartość, że zrobili coś, to było celowe działanie, czemuś podporządkowane. I potem wyciągają też wnioski, to jest bardzo ważne. Czy dobrze zaplanowali, czy jednak coś pominęli, czy coś poszło nie tak. Taka refleksja też jest dla nich bardzo, bardzo ważna. Zrobiliśmy kilka zadań interdyscyplinarnych, ale one się raczej odbywały, no nie tak, że musiały wyjść dzieci gdzieś tam na zewnątrz, prawda? To będzie pierwsze. I przed nami wyzwanie. Mam nadzieję, że nie będzie to ostatnie tego typu zadanie. Więcej o zadaniach interdyscyplinarnych i o projekcie edukacyjnym Łukasz pokazywał Państwu przykłady swoich projektów, które z uczniami i uczennicami tworzę. Jeśli mają Państwo ochotę i nie byli w naszym serwisie Pomagaj się uczyć, to serdecznie zapraszam. Nie tylko opisy, co to jest, ale przede wszystkim przykłady, zadania do pobrania mogą Państwo poeksperymentować z uczniami i uczennicami, nawet już jutro, bo zadania są do wydrukowania. Nie tylko zadania, ale również spotkania u Ciebie, Jolu. Tak jest, spotkania. I to ktoś mógł pomyśleć, że w ramach doradztwa zawodowego czy preorientacji zawodowej w klasach młodszych i owszem, słusznie, i one się też odbywają przez cały rok. Niemniej jednak ten czerwiec daje nam przestrzeń na to, by tych spotkań było więcej. I jest taka możliwość. I mamy na przykład giełdy szkół czy targi przedsiębiorców, gdzie zapraszamy, to w pierwszym przypadku, przedstawicieli szkół, którzy promują swoje szkoły, opowiadają jak tam jest, zachęcają naszych przyszłych absolwentów. To też takie troszeczkę daje możliwość tym dzieciom, a może jednak tak, może jednak ta szkoła fajne, ciekawe. Podobnie targi przedsiębiorców, gdzie przedsiębiorcy opowiadają o specyfice swojej pracy, ale też o ścieżce kształcenia, czyli jaką szkołę musieli skończyć, bądź jakie szkoły, żeby pracować w swoim zawodzie. Taką wartością dodaną jest to, że uczniowie
oni siedzą i słuchają każdego z prelegentów, ale potem jest taka bardzo ważna część, bo uczniowie mogą podchodzić, mogą zadawać pytania już bezpośrednio, nie, że rękę podnosi na forum pytań. Nie, oni podchodzą do każdego stanowiska, rozmawiają. No więcej śmiałości jednak mają, jak przyjeżdżają uczniowie różnych szkół. Jest im to po prostu troszeczkę bliższe, bo oni stoją przed wyborem nowej szkoły, ale również jeśli chcą targi przedsiębiorców, to też pojawiają się pytania. No i mamy też spotkania z ciekawymi ludźmi. I już my w tym roku mieliśmy sporo, bo mieliśmy już i pielęgniarkę, mieliśmy adwokata, mieliśmy przedstawiciela ZUS-u. Także zjawia się u nas w szkole ciągle ktoś nowy z jakimiś ciekawymi informacjami. Dzieci naprawdę chłoną. W klasach staramy się też tak, żeby to byli rodzice naszych uczniów, bo przecież oni też wykonują wiele ciekawych zawodów. I zawsze, ostatnio też był pszczelarz na przykład w klasie pierwszym. No ogromne wrażenie zrobił ul, który nawet został przeniesiony do szkoły. Więc takie zajęcia budzą wiele emocji wśród dzieci i tych starszych uczniów również. Więc też polecam. Nie tylko w roku szkolnym, ale właśnie wykorzystać tę przestrzeń na koniec roku, gdzie są już luźniejsze, nie musimy pędzić z tematami, nie musimy zastanawiać się, co my mamy teraz zrobić, bo jednak coś wypada. Naprawdę podpierajmy się, wspierajmy rodzicami, oni naprawdę nas nie to, że wyręczają, ale pomagają, bo często wspierają przecież nasze działania również. Dziękuję. Nauczmy się, Jadziu, czegoś nowego, bo ja tutaj widzę coś, czego ja nie wiem, co to jest. To wygląda ciekawie. Ostatni tydzień nauki to jest bardzo dobry czas na różnego rodzaju warsztaty. I to, co tutaj wypisałam jako przykłady, to na przykład można się w tym czasie nauczyć podstaw szydełkowania. Można zrobić naszyjnik z t-shirtów. To jest ten upcycling. Rzeczą, które wydają nam się, być może są już przez nas nieużywane, można nadać jakiegoś nowego życia, nowego zastosowania. Mieliśmy w szkole warsztaty z tkania koralikami, z tego wychodziły piękne koraliki, piękne bransoletki. W związku z tym, że jesteśmy szkołą artystyczną, no to mamy też pracownie artystyczne, więc można sobie na przykład w pracowni tkaniny artystycznej odbić na koszulce jakiś wzór. Można się nauczyć grać na instrumencie. To, co jest ważne i wydaje mi się warto to podkreślić, to są warsztaty najczęściej. W ostatnim tygodniu to są warsztaty prowadzone przez młodzież, czyli ktoś umie szydełkować i chętnie nauczy inne osoby. Albo ktoś z nauczycieli, nauczycielek potrafi, ma jakiś talent ukryty bądź nieukryty i może się nim podzielić. No więc to jest taka właściwie giełda talentów. Jednego roku, gdy mieliśmy jeszcze zespół szkół, gdy były gimnazja, czyli mieliśmy młodsze osoby w szkole, tym samym frekwencja w ostatnim tygodniu była wyższa, bo do tego to się sprowadza, to wtedy nam bardzo dobrze sprawdziło się rozpisywanie warsztatów w całym cyklu tygodniowym. Ogłosiliśmy grafik po prostu, którego dnia u kogo można na warsztaty się zapisać i ile te warsztaty trwają, co należy przynieść. I takie zapisy obowiązywały. Później sprawdzaliśmy obecność w czasie tych warsztatów. Na tej podstawie uzupełniana była frekwencja w dzienniku. Teraz, gdy mamy tylko liceum, takie zapisy nie mają sensu, bo tej młodzieży jest dużo, dużo mniej. No ale może to jest dla Państwa jakiś pomysł. To też czyni ten ostatni tydzień taki bardziej atrakcyjny. Poproszę, Kasiu, kolejny slajd. Rozmowa, po prostu rozmowa. To jest coś, co powinniśmy doceniać. Bardzo dużą widzę potrzebę u młodzieży, aby poświęcić im czas, aby usłyszeć to, co mają do powiedzenia. W związku z tym, że przez cały rok współprowadzę kółko dyskusyjne, no to mamy te tradycje rozmowy, mamy grupę, która się dobrze czuje w swoim gronie i w tym ostatnim tygodniu nierzadko się zdarza, że przychodzi w towarzystwie kogoś, kto wcześniej na kółko dyskusyjne nie przychodził, a teraz ma na to czas, no bo też w godzinach lekcyjnych to spotkanie może się odbyć.
po prostu rozmowa, bez żadnego spinania się, że ma być plan, że ma być temat. Podążanie za tym, co czujemy i o czym chcemy rozmawiać, jest fantastyczne. To mogą być polecajki książkowe. Ja mam takie doświadczenie, że młodzież uwielbia polecać książki, które czyta, filmy, seriale. Ja pozwalam na to, żeby te seriale polecać. Proszę tylko o to, żeby opowiedzieć o tym w taki sposób, aby nie spoilerować, no a jednak zachęcić, więc to też jest jakieś kształcenie językowe. Młodzież czyta książki. Moje doświadczenie jest takie, że ja naprawdę widzę na ich ławkach książki, to nie są lektury. To są książki, których bardzo często ja nie znam, ale oni czytają i oni bardzo chcą, żeby zauważyć to, że czytają, a jak uda się, że na przykład ktoś mi przyniesie książkę, czy pani zna, czy pani chciałaby przeczytać, jeśli ja tę książkę przeczytam, to dla nich to jest największa nagroda. Na takich dyskusjach można poruszyć tematy związane z wakacyjnymi wyjazdami. I na przykład bardzo sprawdził mi się temat o właśnie odpowiedzialnej turystyce we współczesnym reportażu. Można znaleźć takie reportaże, tytuł po prostu opowiedzieć sobie o tym, jak wyobrażamy sobie odpowiedzialną turystykę. W internecie jest sporo materiałów na ten temat. Myślę, że młodzież też ma swoje spostrzeżenia. Można też porozmawiać o kodeks, no to tak to jest nazwane, bo to jest tytuł artykułu, kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów południa. No przez ostatnie lata te nasze podróże trochę zostały zastopowane, ale teraz z tego co widzę znów turystyka rusza. W coraz to dalsze zakątki podróżujemy, więc młodzież pewnie też. Może warto poruszyć taką sprawę jak kwestia tego, w jaki sposób fotografować kogoś, kto nas gości, czy w ogóle mamy prawo fotografować tego kogoś, czy dzieci wolno fotografować, bo czasami kuszące jest to, żeby złapać jakiś fajny kadr i potem wrzucić na Instagrama. Czy mamy ku temu prawo? Myślę, że rozmowa z młodzieżą na ten temat będzie takim cennym prowadzeniem w tematykę wakacyjną. Dziękuję. Ja tak czuję, że ten temat rozmowy z uczniami jest rzeczywiście taką łatwiejszą drogą, bo my nie musimy drukować żadnych materiałów edukacyjnych, czy odważyć się na eksperymentowanie edukacyjne, tylko rzeczywiście posłuchać i porozmawiać, szczególnie jeśli w roku szkolnym bardziej pędzimy, a teraz jest taki moment, że możemy się zatrzymać. Też mówiłeś o tym, Łukaszu, klasy są wtedy mniej liczne, można posłuchać głosów uczniów i uczennic, którzy rzadziej się odzywają albo prawie nigdy. I ja tak słucham Was i pomyślałam sobie, że czerwiec to jest naprawdę dobry czas w szkole. Że ta mnogość pomysłów, ta pogoda i to chyba, że wszystkim już to obciążenie z nich schodzi, bo oceny są wystawione, egzaminy już są za nami, bez względu na wyniki. To jest taki moment rzeczywiście, żeby się zobaczyć, usłyszeć i porobić w szkole ciekawe rzeczy. Nie wiem, czy Państwo tam jeszcze są, bo komentarzy jest teraz mniej, ale zachęcam Państwa do podzielenia się, czy Państwo mają plany na ostatnie dni w szkole, ostatnie tygodnie w szkole. Ja chciałam się podzielić taką refleksją, że są takie dzieci, tacy uczniowie, którzy jednak w tych ostatnich dniach szkoły jednak tam chcą przychodzić i się czegoś uczyć, więc Państwo pisali na czacie o tym, że uczniowie nie zawsze są mile widziani w ostatnich dniach szkoły, więc ja mam nadzieję, że tutaj dzisiaj obalamy ten mit, że tak nie jest, że jest mnóstwo pomysłów, co robić w ostatnich dniach.